3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nasza przygoda z Eskrimą zaczęła się od momentu, gdy obejrzeliśmy film, odcinek serialu Human Weapon. Tam było o Filipinach i o Eskrimie. Wtedy zaczęliśmy szukać kogoś, kto w ogóle zajmuje się tym w Polsce. Okazało się, że w Białymstoku była kiedyś szkoła, ale została zamknięta. Szukaliśmy dalej i znaleźliśmy takie nazwisko jak Paweł Jagusz. Okazało się, że możemy pojechać do niego, zobaczyć na pierwszy trening, co to jest, z czym to się je. Wybraliśmy się, zajechaliśmy. Pierwszego treningu za bardzo nie pamiętam. Pamiętam, że staliśmy, tylko machaliśmy kijami, ale z tego stresu w ogóle wszystko wróciło z głowy. Okazało się, że mieliśmy dużo szczęścia, że trafiliśmy na tak prawdziwie, na takiego człowieka jak Paweł, gdyż dla niego ważne jest, tak jak on tutaj tworzy, braterstwo. Na treningi do Pawła trafiłem w 96 roku bodajże. Zaprowadził mnie tata. No, byłem dzieckiem dosyć brojnym. No więc, aby spożytkować nadmiar energii, rodzice postanowili wysłać mnie na treningi sztuk walk. Pierwszy kontakt z Pawłem, z ludźmi trenującymi u Pawła, wzbudził we mnie ogromny podziw i zachwyt do tego, co robią. I tak 4 lata trenowałem pod skrzydłami Pawła. Pawła poznałem w 2007 roku. Od razu zwróciło moją uwagę, że to niezwykły człowiek. To chyba ostatni rycerz, jaki chodzi po Europie. Poświęca swój czas młodzieży, nam, uczy nas życia. Uczy nas po prostu, jak żyć. Spędzamy z nim sporo czasu i bardzo lubię obserwować jego podejście do młodzieży. Widzę, jak często pomaga tym, którzy nie potrafią poradzić sobie sami ze swoim życiem. Paweł często daje im takie rady, które pozwalają im wygrzebać się ze swoich problemów. A przede wszystkim pozostaje człowiekiem pogodnym, radosnym, pełnym wiary w to, że w życiu po prostu trzeba robić same dobre rzeczy. Nazywam się Łukasz. Całą Eskrimę to poznałem zupełnie od przypadku i nie szukałem tej sztuki walki, ona znalazła mnie. Spodobało mi się, zdecydowanie. I tak jakoś zaczęliśmy trenować. Wciągnęło mnie szybciutko. Spodobało mi się przede wszystkim to, że nieważne, czy jesteś duży, mały, gruby, chudy, czy masz kondycję, czy nie masz kondycji, i tak można sobie poradzić. Paweł Jagusz jest moją największą porażką. Będzie leciał 13 rok, jak próbuję przyciągnąć go na ciemną stronę mocy. On dalej ma jakieś zasady, wierzy w ludzi, co po prostu jest już niespotykane w tych czasach. Ale myślę, że 13 rok będzie kultowy i uda mi się go w końcu sprowadzić na złą ścieżkę.
Eskim, to brzmi co najmniej dziwnie, ale to jest wojownik i jego dusza. To jest mistrz i jego uczniowie. To jest pasja. A pasję trzeba dbać. Pawełku, dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś, wszystko, czego nas nauczyłeś, nauczysz i uczysz każdego dnia, za wiedzę, którą nam przekazujesz, za to, kim jesteś i za to, co możemy wyciągnąć z Twojej szkoły. Ja dziękuję Ci za każdy trening, za tą cierpliwość do nas, za to, że czasem porządnie dajesz nam lanie, które się nieraz należy, nieraz nie. Myślę, że wiele osób może nam pozazdrościć, bo na takim treningu można począć od szarości życia coś innego. Można odkryć coś, czego nie zawsze można dostrzec w życiu codziennym. Na treningu można odkryć też siebie, uwierzyć w swoje możliwości. Nieważne, czy będzie się dużym, czy małym, czy będzie się słabym, czy silnym. Ty udowadniasz każdemu, że każdy potrafi. I za to Ci dziękujemy. Powiedz coś o Pawle, powiedz coś o Pawle. Uwielbiam go najdłużej znasz. Ale co ja mogę powiedzieć? To brat mój jest. Dzień dobry. Skup się! Cóż ja mogę powiedzieć o Pawle? Poza tym, że nas bije, maltretuje, nic dobrego. A tak ogólnie, mabuchaj mistrzu. Bry, w czasach gdy biegały dinozaury, jeden zwykły, prosty człowiek poszedł na trening, czyli normalne okoliczności. Paweł okazał się super gościem, który potrafił zmienić życie jednego człowieka, w tym moje. Za to jestem doskonale wdzięczny, jestem dumny z tego, że mogę go nazwać przyjacielem, bratem. I w ogóle, chociaż Paweł tego nie lubi, nazywać go mistrzem, uważam, że zasługuje bardzo dobrze jako jedyny, żeby go nazwać mistrzem. Dziękuję. Od jakichś trzech razy próbuję powiedzieć jedno. Jakkolwiek próbuję, to nie bardzo mi to wychodzi. Tylko to jest trzecia próba. To zostanie wycięte, tego nie zobaczycie na oficjalnym filmiku. Tak, no ale chciałbym powiedzieć, że dzięki Pawłowi mogliśmy wydostać się z tego małego miasteczka, chociaż na chwilę wystartować w naprawdę bardzo dużych zawodach. Paweł, kontynuuj to, co robisz i zmierzamy w dobrym kierunku jako pewnego rodzaju rodzina. Po prostu chciałbym podziękować Pawłowi, że wszczepił we mnie taką chęć do uprawiania sportu. Ja nigdy wcześniej nie trenowałem jakoś bardzo specjalnie ślub walk. Ale w tej eskrimie no coś jest. Nie wiem, czy to w sztuce walki, czy może w samym mistrzu. W każdym razie, Pawle, dziękuję Ci. Zacząłem w 1998 roku w Wilczu. Ojciec zaprowadził mnie, jak miałem 14 lat, wtedy poznałem Pawła Jarusza. Uczyłem na pierwszy trening. Po pierwszym treningu wskazał, że to jest to. Chciałbym podziękować Pawłowi naprawdę za wspaniałe lata treningu i mam nadzieję, że dalej będziemy ćwiczyć jeszcze więcej, potem się wylewać. No by tak dalej było. Do szkoły Pawła trafiłem w 2009 roku. Był to taki okres w moim życiu, gdzie już byłem przed 30 i w sumie wszystkie młodzieńcze fascynacje dawno już minęły. Wydawało mi się, że nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Po pierwszym treningu z Pawłem wiedziałem już, jak bardzo się myliłem. Okazało się, że styl, który Paweł reprezentuje, a właściwie to, co reprezentuje swoją osobą, jest absolutnie wyjątkowe. Każdy mistrzowie mogą się od Ciebie uczyć. I objęcie, więc nie wszystkich, ale wielu z nich. Dlatego wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Pamiętaj, że zawsze myślałem, że jestem z Tobą. Idzie przy
Będzie testowanie połączone z misji, tylko on ma też misji na ruchę, połączone z wygodnym wodorem w ogóle, plus tęgi wieczorne do 8 godzin. Na pewno uwagi, ale było warto. Moje pościelane piękne. Kochane serce. Tak, nie chcę wspominać. No, to jest nalegreta. Wiesz, o co chodzi, wiesz, o co chodzi. Mam nadzieję, że do nas się kiedyś spotkać wspólnie razem. Wspominać. To jest to wszystko. Teraz dzięki za wszystko, co nam dałeś, za matematyki, za wychowanie. Wszystko mogę się zmienić. Naprawdę dzięki za trzymajcie i do zobaczenia. Właściwie Paweł to zawsze był dla mnie kimś więcej niż tylko zwykłym nauczycielem sztuk walki. Muszę powiedzieć, że to kim teraz jestem, to zawdzięczam przede wszystkim Pawłowi. Nie wiem kim bym był, gdybym po prostu poszedł może w jakieś inne środowisko. Jest o godzinie 18:00 treningi. Czy jestem w pracy, czy nie, chcę się urwać. Chcę jak najszybciej, no bo jest trening, jest godzina 18:00 i wiem, że wejdę na tą salę, zostawiam wszystko za sobą i liczę się tu i teraz, to jest najważniejsze. A Paweł to jest taką dobrą duszą po prostu. Najlepszego życzymy Ci na to 20-lecie i dalsze ciągnięcie tej szkoły. No i przede wszystkim dziękujemy Ci. Dlaczego więc ćwiczę u Pawła? Bo to, co robi, jest prawdziwe. Krótko mówiąc, on nie wciska kitu, nie ogranicza, nie ma cienia fałszu w tym, co robi, w jego ruchach i w jego nauczaniu. W życiu także. Może brzmi to trochę dziwnie, ale pomijając jego umiejętności, to co robi szczerze i tą drogą chciałbym właśnie kroczyć. Pawła Jagusza zna nie tylko Jabłonowo-Pomorskie, nie tylko powiat brodnicki, ale jest znany w całym regionie, w kraju, a nawet za granicami, bo przecież jego wychowankowie jeździli na różne zawody, nawet do Azji. Kiedy poznałem Pawła Jagusza, pomyślałem sobie, trochę szalony człowiek, ale szalony pozytywnie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że po tych 20 latach jego zaangażowania w sport, wychowywanie młodzieży, w to, ile dobrego robi dla innych ludzi, chcemy powiedzieć, Paweł, kolejne 20 lat, kolejne 40 lat, kolejne 60 lat, by rzeczywiście ta pasja, którą zarażasz innych młodych ludzi, którą zarażasz swoich przyjaciół, kolegów, no zawsze się dopisywała, bo to, co robisz dla innych, no naprawdę rodzi szacunek. Także mój i wielu innych ludzi chcielibyśmy, aby twoje zaangażowanie w sport i w pracę z młodzieżą trwało na tyle, ile będzie możliwe. Gratuluję, trzymam kciuki i tak dalej. Hej, to jest filmik z okazji 20-lecia szkoły mojego taty i trenera większości z Was. Chciałabym w nim podziękować za filmiki, które nadesłaliście do Nikoli e-mailem, przez Facebooka, czy nawet przez pocztę. Wszystkie zostały w miarę możliwości wykorzystane, jeśli się nadawały oczywiście. Więc koledzy, koleżanki, Wilk, chciałabym Wam jeszcze raz gorąco podziękować za te wszystkie filmiki. Dzięki.